Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 19 dzień grudnia. Łukasz Fiorek z tej strony, Fibonacci Team School. Australijczyk, interwał jednogodzinowy. Tutaj dochodzimy do punktu D układu harmonicznego Gertleya. Bardzo ciekawa sytuacja ze strony technicznej. Ponownie testujemy 786 Fibo, czyli wewnętrzne głębokie zniesienie, punkt D całej struktury harmonicznej, okolice 76-81. I ten poziom pozostaje najbliższym oporem. Tutaj oczywiście warto pamiętać o następnym poziomie, z racji tego, że Australijczyk jest bardzo głębokim instrumentem. Głębokim, to znaczy, że cena bardzo często testuje 7,8 lub 8,86 Fibo, także tutaj najbliższe opory właśnie wynikają z tych dwóch poziomów. Także podsumowując, dwa ważne opory 76,81, 76,87.